Cześć, witam cię serdecznie, Lech Fudo z tej strony i w tym nagraniu porozmawiamy troszeczkę, czym jest marka osobista. Natomiast będzie to poniekąd takie nagranie trochę szokujące, ponieważ pokażę tobie, czym jest marka osobista, nie według regułek, nie według książek, nie według jakichś, nazwijmy to, Wikipedii, tylko zupełnie w innym odmianie, tak? Jeśli chodzi o markę osobistą, to co tutaj zobaczysz, wynika w bardzo dużym stopniu z mojego wszystkim doświadczenia, z tego co gdzieś tam robiłem przez ostatnie lata, budując swoje marki, budując swoją markę, budując zespoły, budując to, czym tak naprawdę teraz obecnie się zajmuję. Natomiast jeśli chodzi o markę osobistą i moją taką definicję, poniekąd szokującą, poniekąd śmieszną, to chciałbym ci przytoczyć ją na podstawie pewnej historii, albo tak naprawdę pewnych zbioru historii. I chciałbym ci to powiedzieć na przykładzie tego, jak dla przykładu ty idziesz na imprezę, ty idziesz załóżmy gdzieś na dyskotekę i w porównaniu do tej dyskoteki, do tej imprezy, chciałem ci pokazać, czym tak naprawdę jest ta marka osobista. I wyobraź sobie, że idziesz na imprezę, idziesz sam, czy idziesz ze znajomymi. Chcesz podebrać jakąś dziewczynę, stoi jakaś fajna dziewczyna, podoba ci się ta dziewczyna, podchodzisz do niej i mówisz: cześć, ja mam na imię Irek, jestem dobry w łóżku. Czy to jest marka osobista? Nie, to nie jest marka osobista, to co teraz zrobiłeś, to jest tak naprawdę marketing bezpośredni. I jeżeli miałbym ci powiedzieć, czym jest marketing bezpośredni, czy to jest sprzedaż bezpośrednia, to jest właśnie ta sytuacja, o której teraz mówimy. Natomiast sytuacja identyczna, w której jesteś na tej samej dyskotece ze znajomymi i identyczna sytuacja, kiedy twój znajomy podchodzi do kobiety, która się tobie podoba na tej imprezie, czy też dziewczyny, czy też faceta, w zależności po prostu od tego, kogo tutaj szukasz na takiej imprezie, podchodzi do takiej osoby i mówi: cześć, słuchaj, ten gość tutaj obok ma na imię Irek i on jest dobry w łóżku. Czy to jest marka osobista? Nie, nie, to dalej nie jest marka osobista. To jest reklama, to jest dokładnie reklama, tak nazwijmy to rekomendacja, polecenie twojej osoby przez osobę trzecią. Żeby nie było tak tylko, że mówię o facetach, to zamienimy teraz rolę. Załóżmy, że teraz jesteś kobietą, która jest na imprezie, stoi koło baru jakiś fajny, fajny facet, podchodzi do tego faceta, podoba ci się ten facet, nie wiem, ładnie pachnie. Fajnie wygląda, elegancko jest ubrany, wstawiasz mu drinka, tak, rozmawiasz z nim, wszystko jest fajnie, rozmowa się klei, tak, i nagle do niego mówisz: wiesz co, tak przy okazji, jestem Ania i jestem dobra w łóżku. Czy to jest marka osobista? Nie, tutaj mówimy o tym, o sytuacji, w której mamy do czynienia z public relation. Tak to wygląda. Więc czym jest marka osobista według takiej szokującej opinii? Mam nadzieję, że zapamiętasz to do końca życia. Marka osobista to jest sytuacja, w której ty przychodzisz do baru, siadasz sobie przy barze, czy gdzieś tam w loży obok, pełno dziewczyn dookoła, wszyscy się na ciebie patrzą, wszyscy ciebie obserwują, wszyscy jakby poniekąd ciebie pożądają i nagle podchodzi do ciebie piękna kobieta, czy tam wspaniały, fajny mężczyzna, podchodzi do ciebie i mówi coś takiego: cześć, słuchaj, wiesz co, my się osobiście nie znamy, ale wiem, że masz na imię Irek i wiem, że jesteś dobry w łóżku. To jest marka osobista. Marka osobista jest wtedy, kiedy to nie ty musisz mówić na swój temat, ale kiedy jakby mówią o tym wszystkim, o tobie, inne osoby. Chodzi tutaj o to, że markę osobistej nie budujesz na zasadzie takiej, że sobie sam ją dałeś, tak? Sam sobie ją, nazwijmy to, sam sobie ją wymyśliłeś, tak? Ta marka osobista to jest coś, co, czy tak naprawdę bycie celebrytą w danym zakresie, w danym temacie, to jest coś, co otrzymujesz od kogoś innego. Ktoś o tobie po prostu mówi w tym temacie. Chodzi o to, że nie oszukasz, wiesz, siebie oszukasz wszystkich dookoła, możesz mówić, jaki ty jesteś wspaniały, natomiast tak naprawdę to, kogo nie oszukasz, to nie oszukasz ludzi, tak, dookoła ciebie, którzy po prostu widzą, czy masz tą markę osobistą, czy też tej marki osobistej nie masz zbudowanej. To tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie, natomiast w kolejnym nagraniu, tutaj zobaczysz, tutaj w okolicy tego spotkania, zobaczysz, czy po co ci w ogóle jest silna marka osobista, po co ci jest w ogóle ona potrzebna, co takiego ci daje silna marka osobista, na co ci pozwala silna marka osobista i czy w ogóle marka osobista w dzisiejszych czasach jest dla ciebie ważna i z jakiego powodu. Pozdrawiam ciebie serdecznie, kliknij poniżej tego nagrania, subskrybuj, daj łapkę w górę i poniżej też w opisie tego nagrania zobaczysz zaproszenie na najbliższe spotkanie online w tematach, które ciebie zainteresowały. Kliknij, zobacz dokładnie, dołącz do bezpłatnych grup i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam, do zobaczenia, Irek Fudro.